zapisał do Komunii Świętej tutaj przy wejściu do kaplicy, to proszę przyjść do zakrystii. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Na początku tej mszy świętej witam najpierw gospodarzy tego miejsca, Pana Stefana i jego rodzinę oraz tych wszystkich, którzy mu dotąd pomagali w tym pięknym dziele. Bez niego i bez nich nie byłoby tego miejsca. Ale witam też serdecznie wszystkich tu przybywających, a zwłaszcza was, tu dziś przybyłych. Bez was to miejsce byłoby tylko pomnikiem, a ważne jest, by ono żyło, by tu ludzie przybywali i dziękowali Panu Bogu za Jana Pawła II. Witam Pana Tadeusza Zandrychowa i całe koło rodzinne Szarotka, które jest organizatorem dzisiejszego spotkania. Główną intencją naszej modlitwy w tym miejscu była zawsze prośba o wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II. Dziś to on już jest błogosławionym i jest ustalony termin jego kanonizacji. Niech ta nasza dzisiejsza modlitwa będzie nadal prośbą, ale już bardziej dziękczynieniem za to, co się niebawem stanie i za to, że to wszystko działo się za naszego życia. Prośmy, by siew Jana Pawła II wydawał teraz obfite owoce dla świata, dla Kościoła, dla naszej ojczyzny. Ksiądz odprawia tutaj w intencji z grupy, z którą przyszedł na rajd Limba, grup turystyki górskiej Limba.